Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj film bariatryczny. Dzisiaj znowu nazbierało się troszeczkę pytań, jeżeli chodzi o operację bariatryczną. Zapisałam sobie te pytania w takiej pięknej, w takim pięknym notatniku. Pożyczyłam od mojej córki, dlatego że nagrywam telefonem i te pytania mam na telefonie, na TikToku i na YouTubie. Masę pytań jest, słuchajcie, cały czas zadawanych drogą wiadomości prywatnej. Widzę, że ten temat cały czas, mimo tego, że jest bardzo szeroko poruszany w internecie, jest gdzieś dla wielu kobiet tematem tabu, tematem takim nieprzyjemnym, zakazanym, czymś do ukrycia, zupełnie niepotrzebnie. Słuchajcie, pogadamy sobie dzisiaj znowu szczerze o operacji bariatrycznej. Zapraszam serdecznie na kolejny film. Bez zbędnego przedłużania zacznijmy sobie może od pierwszego pytania, które zadała Ania. Czy wypadają włosy i czy to prawda, że potem odrastają? Słuchajcie, tak, włosy wypadają u każdych dziewczyn jakby na różnym etapie, w tym pierwszym roku oczywiście, po operacji bariatrycznej. I u mnie się tak zdarzyło, że tak naprawdę zaczęły mi wypadać włosy, mogę powiedzieć, że po pół roku. Po pół roku zauważyłam, że tracę na objętości, zauważyłam, że tutaj z tyłu nawet widzicie, zostałem tak jakby prześwity, zauważyłam to też oczywiście w zlewie, w wannie, podczas mycia, podczas czesania, a nawet tak po prostu zwykłego, słuchajcie, przejechania, zawsze po prostu za każdym razem wychodziła garść i to nie takich połamanych końcówek, tylko słuchajcie, całe długie włosy od cebulki do samego końca pojawiały się gdzieś właśnie te włosy bardzo. I ja to zauważyłam właśnie tak, no myślę, że właśnie po 6-5 miesiącach. I teraz jak sami możecie zauważyć, one odrastają. Także nie musicie się w ogóle martwić, one w pewnym momencie znowu, słuchajcie, zaczną odrastać, jak tylko wasze ciało nabierze troszeczkę takiej stabilizacji, wiecie, nie ukrywajmy, to jest ogromny szok dla organizmu, taka operacja, bo tak naprawdę w pół roku, no jak ja na przykład będę odnosiła cały czas się do mojego przypadku, jak udało mi się około te 40 kilo schudnąć, to organizm doznał szoku, słuchajcie, i myślę, że jak najbardziej airfryer, brudna jestem od pisania. Jak najbardziej po prostu wasz organizm dozna szoku, więc on będzie w ten ani inny sposób reagował. Wiadomo, że tutaj też wchodzą w grę witaminy, wchodzi w grę wasze odżywianie, także tutaj ma bardzo duży wpływ właśnie na to wypadanie włosów, ma po prostu ta bardzo duża utrata kilogramów i takie, wiecie, wycieńczenie organizmu. I mnóstwo dziewczyn stosuje różne ścierki. Mnóstwo dziewczyn stosuje różne wcierki, różne zabiegi, kupują dodatkowe witaminy. Słuchajcie, ja nie stosowałam nic, ja po prostu pogodziłam się, że taki jest etap po operacji bariatrycznej i że ja z tego etapu wyjdę i powiem wam szczerze, że gdybym nie zauważyła, że zaczęły mi się robić, słuchajcie, wszędzie, ale to wszędzie, malutkie włoski, zobaczcie, wszędzie, baby hairki, to wszystko odrasta tutaj, słuchajcie, zobaczcie, tego jest tutaj mnóstwo, to ciężko ujarzmić, to odstaje po prostu tutaj na każdym etapie. I gdybym zauważyła, że tak się nie dzieje, że te włosy coraz gorzej, ta kondycja tych włosów upada już naprawdę na łeb i na szyję, to na pewno bym zareagowała, a tak po prostu dałam mojemu organizmowi tą chwileczkę na złapanie, słuchajcie, tego nowego rytmu. Także polecam wam się tym też jakoś nie przejmować. Wszystko się unormuje, to po prostu potrzeba czasu. Kolejne pytanie. Czy jesz mniej? Tak, jem mniej. Jem, no myślę, że jak byłam właśnie na kontroli u pani bariatry, to ona też zadała takie pytanie, czy jakbym procentowo określiła to, ile teraz jem. I powiem wam, że procentowo określiłabym, że jem 30% tego, co wcześniej. Czy ja wam dobrze powiedziałam? 30% jem mniej? Nie. Jem 70% mniej niż wcześniej. Czyli tak jakby w
Wcześniej przyjmijmy, że jadłam 100%, a teraz jem 30%, także mniej niż połowę, bo to nawet nie są połowe porcji, także jem mniej. I tutaj będzie też kolejne pytanie się właśnie wiązało z tym tematem, więc od razu sobie odpowiemy. Aga Ali zadała pytanie. Wiesz, kiedy jesteś głodna, nie boisz się, że jesz znowu za dużo? I słuchajcie, to jest też taki bardzo normalny temat, to jest też taki bardzo powielany schemat i bardzo często zadawane pytanie. Tak, czuję głód, ale ten głód czuję teraz po 8 miesiącach, nie, po 9 już jestem. Teraz po 9? Nie, ile ja jestem? Jezusie, 11 miesięcy! Ej, no takie 10,5. Jezu, jak to zleciało. Czyli po 10,5 miesiącach czuję ten głód inaczej. Ta głowa zaczyna się bardziej odzywać, ta głowa zaczyna bardziej funkcjonować i ten głód jednak w tej głowie się pojawia. A nie, może nie tyle co głód, to po prostu myśl o jedzeniu. Także to jest coś, nad czym cały czas muszę pracować i nad czym bardzo pracuję, żeby to jedzenie nie było cały czas w centrum mojego życia. I najbardziej ten głód do tej pory odczuwałam po prostu w brzuchu. Ja już po prostu w pewnym momencie miałam coś takiego, że przelewało mi się, robiło mi się niedobrze, bolała mnie głowa, kręciło mi się w głowie i wtedy wiedziałam, że po prostu muszę coś zjeść, bo ta głowa była u mnie w moim przypadku bardzo wyłączona z tego jedzenia, nie była sfokusowana, wręcz na tyle, że jak szłam do pracy i weszłam w taki rytm pracy, to po prostu zapominałam jeść. Cudowne uczucie. Nie. Żaden dobry specjalista, żaden dietetyk nie powie wam, że uczucie głodu to jest sukces do uzyskania idealnej sylwetki. Nie, żeby schudnąć trzeba jeść. Także staram się teraz po prostu normalnie wstaję. Oczywiście dzień zaczęłam od kawy, taki jest mój rytuał, taki był zawsze, tego w ogóle nie zmieniałam, tak mój organizm tak najlepiej funkcjonuje, ja to uwielbiam i dopiero później, słuchajcie, później jem takie malutkie śniadanie, potem jem obiad, potem jem taki podwieczorek i potem jem kolację i to koniec. Zdarza się, że już kolacji w ogóle nie zjem, bo ten podwieczorek po prostu okaże się dla mnie bardzo sycący, w międzyczasie właśnie wchodzi woda, w międzyczasie wchodzą kawy, więc tak jak powiedziałam, ja chorowałam na zaburzenia odżywiania i one mnie wykańczały, słuchajcie, fizycznie i psychicznie. Ja już nigdy więcej nie chcę po prostu robić sobie z głowy sieczki i wiecie, planować posiłków i w ogóle przejmować się tym. Także kolejne pytanie, które też jest właśnie, wszystkie są związane z bariatrą, ale takie najczęściej zadawane, słuchajcie, Mazia. Mazia zadała pytanie. Maziu, odpowiadam ci. Po operacji musisz trzymać się diety. Pozdrawiam serdecznie, pięknie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Tak jak mówiłam, po operacji trzymam się diety, ale nie nazwałabym tej diety dietą. Dla mnie słowa dieta w moim słowniku jest zakazane. Dieta kojarzy mi się z czymś niedobrym, z czymś nietrwałym, czymś, co trwa, słuchajcie, niedługo. Czymś, co można po prostu załamać. Przyjmijmy taki tok myślenia i poruszajmy się słownictwem, że ja teraz trzymam się swojej głowy, słucham swojego ciała, swojego organizmu, myślę nad tym, co jem, zastanawiam się, zanim sięgnę po jakąkolwiek przekąskę, zanim sięgnę po jakieś słodycze, chipsy, nie wiem, cokolwiek, to zastanawiam się 3 razy, czy jest mi to potrzebne, czy jestem głodna, czy mam po prostu na to ochotę. I oczywiście staram się jak najbardziej jeść bardzo dużo białka. Także to jest u mnie niezmienne, pilnuję tą porcję tego białka, żeby każdy posiłek był zbilansowany. I to tak naprawdę jest taka ta jedyna dieta, której ja się trzymam. Cała się popisałam pisakiem. To jest ta jedyna dieta, której ja się trzymam tak naprawdę. I to przynosi u mnie rezultaty i idzie wszystko w dobrą stronę. I słuchajcie, takim, że tak powiem, diety zawsze jakby psuły mi właśnie tą głowę najbardziej. Diety sprawiały, że czułam się ograniczona. Diety sprawiały, że czułam się
zniewolona, czułam się w klatce. I wiadomo, że to jest takie nasze naturalne zachowanie, że jak jesteś w klatce, jak jesteś zniewolony, jak czegoś nie możesz, to jeszcze bardziej tego chcesz i próbujesz się uwolnić. Nie tak, że próbujesz się dostosować, tylko próbujesz się uwolnić. Więc ja stwierdziłam, nie, nigdy więcej żadnych diet, jem normalnie, nie robię sobie z głowy sieczki, jem wszystko w mniejszych ilościach, z rozsądkiem, z rozwagą. Patrzę na to, co jem, pilnuję sobie, żeby te posiłki były bardziej zbilansowane, żeby były zdrowsze. Jeżeli chcecie, wysyłam Was do poprzednich filmików o operacji bariatrycznej. Tam też bardzo dużo odpowiadam na różne pytania i nie będę tutaj... Słyszycie ten żołądek? I nie będę tutaj się powtarzać, bo słuchajcie, to jest w kółko jakby w kółko odgrzewany kotlet. Także jak macie jakieś jeszcze dodatkowe pytania do moich wypowiedzi, to może uzyskacie je w kolejnym filmiku. Lećmy z kolejnym pytaniem. Anita56 zapytała mnie, jak przejść gastroskopię. Chciałaby iść na operację, ale boję się tej gastroskopii. W Niemczech robią ją na śpiocha. Do gastroskopii byłam uspana. Miałam tą... jak to się nazywa? To nie jest narkoza, to jest... No tutaj wstawię wam to słowo. Teraz całkowicie zapomniałam, wyszło mi z głowy D. No właśnie, to byłam w czymś takim i gastroskopia, słuchajcie, w Polsce miałam na żywca. Ja powiedziałam, że nigdy więcej się na to nie zgodzę. To było okropne przeżycie. Nigdy nie wiesz, co cię czeka, jakby nigdy lekarz nie wie, co go czeka w tym żołądku, jak podejdzie do takiego zabiegu, do takiego badania, do gastroskopii, i tak naprawdę u mnie nie wiedział, a się okazało, że miałam przepuchlinę wsadowo-żołądkową, że miałam nadżerki, że miałam wrzody, że miałam właśnie opuchlizny przez te wrzody, że tą gastroskopię przyszłam bardzo źle i powiedziałam, że nigdy więcej nie zgodzę się na coś takiego. Czułam się, jakbym naprawdę odchorowywała, może 2 tygodnie, czułam się jak po koncercie, miałam zdarte gardło przez to, że wiecie, ja chciałam, no, chciał tak, i to był koszmar. I tutaj ucieszyłam się, że robię właśnie na śpioszka taką gastroskopię i przez to byłam bardzo spokojna i bardzo się z tego cieszyłam i wręcz nie mogłam się doczekać tej gastroskopii, żeby zobaczyć, słuchajcie, co tam w tym żołądku słychać, bo ostatnio właśnie gastroskopię miałam w Polsce, więc wypadało to po prostu powtórzyć. Także w Niemczech robią to, słuchajcie, na śpiocha. Spróbujcie u siebie w miejscowości, u siebie w kraju zapytać się, czy jest taka możliwość, czy możecie może coś dodatkowo zapłacić, czy nie wiem, cokolwiek. Jeżeli chodzi o te płyny, którymi oni spryskują gardło, te znieczulające, czy jakieś ten... Ja to miałam. To jest pizza, wodę, fotomontaż. Oliwia zadała mi pytanie, jaką mentalną różnicę widzisz najbardziej? I tutaj jest temat, na którym troszeczkę się rozwodę. Się mówi rozwodzę? Czy rozwodę? Rozwodzę. Mentalnych różnic widzę masę. Tak naprawdę jest ich porówno, tak jak fizycznych, tak i mentalnych widzę bardzo dużo. Przede wszystkim stałam się bardziej otwarta, mniej płaczę w poduszkę, podobam się sobie w lustrze, idę do sklepu pewnym krokiem, robię zakupy bez rozglądania się, czy ktoś mnie obserwuje, czy ktoś mnie osądza, czy ktoś patrzy na to, co wkładam do koszyka, no bo słuchajcie, wcześniej... No wiecie, ja wstydziłam się w sklepie tak naprawdę kupić, nie wiem, jogurty. Ja się bałam kupić przekąski, chipsy, Coca-Cola, mimo że zero, od zawsze piję zero. Nie ładuję w siebie pustych kalorii, jak już mam ochotę na kolę, to zero. Cola zero, super tip na przetrwanie. Super tip na przetrwanie jakiegoś właśnie ciężkiego takiego napadu na słodycze albo coś. Szklaneczka, odchodzi. Albo najlepiej to w ogóle, jak masz zachciankę, to po prostu sobie to zjedz, ale nie całą tabliczkę, tylko kawałeczek i twój mózg, oszukasz twój mózg, że dostał tą czekoladę, a nie, że on będzie po prostu, aha. Wracamy do tamtego tematu. I ja się bałam, że ludzie mnie obserwują, że mnie osądzają, że sobie myślą, taka gruba, a jeszcze Coca-Cola kupuję.
I naprawdę miałam bardzo duże problemy psychiczne z tego powodu. To były problemy, o których nikt nie wiedział, to były problemy, których nie było po mnie widać, a tak naprawdę zmagałam się w zaciszu domowym z ogromnym poczuciem winy, z ogromnym poczuciem beznadziejności. No, to był trudny okres. To jest tak, że po prostu myślę, że na pewno miałam depresję, która jeszcze właśnie pogłębiała tą nadwagę, która jeszcze pogłębiała te wszystkie problemy. No bo trudno nie dostać depresji w momencie, kiedy jesteś cały czas pod taką presją, którą tak naprawdę narzucasz sam sobie, bo jeżeli chodzi o taką tą drugą stronę medalu, to powiem wam, że nigdy nikt jakoś źle na mnie nie spojrzał, nie wiem, nigdy jakby nikt nie zwrócił mi uwagi na to, co kupuję. To ja robiłam sobie sama te problemy i nie umiałam nad tym zapanować. Te problemy też właśnie nasilały się bardzo w momencie, kiedy właśnie szłam sobie kupić jakieś ciuchy. Normalnie wstydziłam się przy kasie pani dać ciuchy, które były tam 5XL do skasowania. Jak dawałam na przykład, nie wiem, bieliznę, majtki, to też miałam takie po prostu straszne uczucie wstydu, że jakby oh my god, ta pani teraz pewnie myśli sobie, jakie spadochrony, co ona nosi, w ogóle szkoda dziewczyny, wiecie, miałam takie cały czas takie myśli. I cały czas właśnie z takimi czarnymi myślami, z takim po prostu czarnym człowiekiem na ramieniu, który non-stop szeptał mi do ucha: jesteś brzydka, jesteś gruba, jak ty wyglądasz, źle znosisz upały, męczysz się na schodach, dziewczyno. Wyglądasz jakbyś po prostu, jakby cię osy pogryzły. Co ty jesz? Co ty kupujesz? Daruj sobie, przejdź na dietę, zagłódź się cały czas, słuchajcie. I to jest rzecz, która przeszkadzała mi bardzo. To jest rzecz, która to są, to jest głos, który tak naprawdę kawałek po kawałku mnie rozrywał. I moja terapia po operacji, przed operacją bariatryczną, która trwała 8 miesięcy u psychologa, była naprawdę mi bardzo potrzebna, żeby teraz nie powielać tych błędów i po prostu być lepsza dla siebie, być dla siebie bardziej wyrozumiała, nie karać się za wszystko, być po prostu, być i żyć. Także, kochani, tym miłym akcentem zakończę ten film, żeby nie był za długi. Jak macie jeszcze jakiekolwiek pytania, nie bójcie się, dziewczyny, pisać tego w komentarzu. Nikt was za to nie osądzi. Widzicie, to jest kolejna rzecz. Ja, jak byłam grubsza, też bym nie zadała komuś tak pytania: ej, ej, a co trzeba zrobić, żeby dostać? A ja się kwalifikuję. A ile ważyłaś? Bo ja ważę tyle. I czy nie bójcie się, dziewczyny? Piszcie normalnie, mówcie o tym otwarcie, rozmawiajcie o tym, bo właśnie siedzenie i płakanie do poduszki właśnie wam nie pomoże, a wręcz wam zaszkodzi. Także, kochani, widzimy się w kolejnym filmie. Życzę wam miłej niedzieli. Do zobaczenia. Pa!